Nie ma to jak kawka o poranku, prawda? Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale i kawka o poranku się przyda, szczególnie ciepła, nie bez powodu, moi drodzy, bo powiem wam szczerze, że. Chłodno dzisiaj. Chłodno o poranku było bardzo. Natomiast zanim o tych temperaturach będziemy sobie rozmawiać, skupmy się przede wszystkim na tym, co się dzieje na niebie, bo mamy bardzo interesujące zjawiska pogodowe, przede wszystkim związane z chmurami. Tutaj mamy Lublin i widok na stadion. To co tutaj nas interesuje bardziej od stadionu, bo to jest oczywiście kanał Meteo. To zachmurzenie, i część osób też pytała u nas na fanpage'u chociażby, o co, co chodzi. Mamy w pewnym miejscu na wschodzie, w takiej linii, bardzo mocno, mocno odcięte zachmurzenie. Tutaj, właśnie nad tą areną w Lublinie, jest to bardzo dobrze widoczne. Po jednej stronie zachmurzenie i temperatury wyższe, po drugiej stronie bezchmurne niebo. I temperatury niższe. Tak to wygląda z punktu widzenia obserwatora. Natomiast, jeżeli zerkniemy sobie na zdjęcia satelitarne, to tutaj wygląda to już zdecydowanie lepiej. To, co widzieliście, moi drodzy, to właśnie ten punkt odcięcia, który w tym momencie jest nad Lublinem i po wschodniej stronie mamy zachmurzenie związane z ciepłym frontem atmosferycznym, bo on się tutaj, moi drodzy, znajduje między innymi nad Ukrainą, nad Rumunią nad Morzem Czarnym. Oczywiście ten front atmosferyczny do nas nie dotrze, ponieważ jest bardzo dobrze spychany przez zdecydowanie chłodniejsze, ale też suchsze powietrze z północnego zachodu. To też powoduje, że tutaj w tym miejscu zderzenia się tych dwóch mas powietrza mamy właśnie takie odcięcie, które tutaj bardzo dobrze właśnie widzimy. Te chmury, które wędrują z południa w kierunku północnym i północno-wschodnim, one nie mogą dotrzeć na zachód. Natomiast przy wschodzie słońca robią taki bardzo ładny cień. O, ja tu wam to pokażę. Tu jest właśnie ten pas cienia, bardzo ładnie widoczny. Więc, jak ktoś jest na tych obszarach, to może zrobić naprawdę bardzo fajne ujęcia. Tu jest już zdjęcie Polski i widzimy właśnie, jak ten cień się ciągnie. Bo wiadomo, że słońce wstaje, więc od wschodu nam świeci. Bardzo ładny widok. Natomiast to, co ja tutaj też chcę. Wam zrobić pewną uwagę dzisiaj do prognozy. Mamy niż, niż który znajduje się na, nad kanałem La Manche. Występują oczywiście większe opady deszczu nad Wielką Brytanią, ale sama ta struktura niżu będzie wędrowała w kierunku południowym, nie wschodnim jak to zawsze bywa, no i utworzy nam się niż który no będzie oczywiście przez media już, bo już wpadają takie nazwy nazywany niżem genueńskim, pytanie czy on nam w jakiś sposób zagrozi opadami deszczu, co w ogóle będzie działo się w kolejnych godzinach. Trzeba to zobaczyć. Zapraszam zatem serdecznie. Ja już w tym momencie przechodzę do prezentacji którą dla Was przygotowałem. Zanim pogadamy sobie o tym niżu, który będzie przynosił opady deszczu również w Polsce, zerknijmy na temperatury, które były ostatniej nocy. A ostatniej nocy było chłodno, wiem coś o tym, bo razem z Martą żeśmy skrobali szyby dzisiaj i pewnie nie tylko my. Oczywiście Islandia, jak również Półwysep Skandynawski, tam było najchłodniej temperatury. Na wysokości 2 metrów spadały do minus 5, minus 6 stopni Celsjusza. Polska z temperaturami również całkiem niskimi, no i te niskie temperatury takim klinem docierały aż na do Półwysep Bałkański, więc bardzo niskie temperatury. Zbliżmy się do Polski. Około godziny 7 rano na wysokości 2 metrów w okolicach Olsztyna 1 stopień Celsjusza, ale już w okolicach Ostrołęki minus 3 stopnie Celsjusza. Również chłodno było, nawet bardzo chłodno w górach. E, tutaj do minus 9 stopni Celsjusza w Tatrach. No, bardzo niskie temperatury. W Tatrach również pojawił się śnieg. Też e, publikowaliście zdjęcia z tym związane. No, bardzo ładny widok, chociaż ja osobiście wolę lato. Tęsknię już za tymi burzami. Niedługo pewnie wyjazd gdzieś na Chorwację, na te burze, ale zanim to nastąpi, muszę sobie to jakoś poukładać, bo prognozy dla Was są przede wszystkim najważniejsze. Tak jak Wspominałem, zobaczymy i jak w tym tygodniu będą się układały niże i zobaczymy, co tutaj w tej pogodzie będzie działo się. Zacznijmy właśnie od dnia dzisiejszego, od poniedziałku, bo mamy cały czas ten wysztitus. Ten wysztitus jest wyżem wędrownym, który bardzo szybko będzie przemieszczał się nad morzem Bałtyckim i dalej kierował się w kierunku wschodnim nad morzem Czarnym. Niż mamy również niż Dagmar z ciśnieniem 998 hektopaskali, który w poniedziałek będzie znajdował się nad wyspami Brytyjskimi. To to zachmurzenie nad wyspami brytyjskimi, które wam pokazywałem przed chwilą. No i cóż z tym wyżem, z tym wyżem Titus i niżem Dagmar, bo one będą bardzo istotne właśnie w kolejnych em, dniach. Przede wszystkim sprawdźmy, co tutaj się dzieje u nas w Europie. Tak jak wspominałem, Ciepły front atmosferyczny będzie na wschód od naszych granic, aczkolwiek jego zachmurzenie dociera właśnie do Polski Wschodniej. To dlatego tam występują te chmury. Do nas dociera natomiast też chłodne powietrze z północy. Te chłodne powietrze będzie przynosiło jeszcze przez dwa dni przymrozki. Natomiast zwróćmy naszą uwagę na niż Dagmar, ponieważ ten niż nie będzie przemieszczał się w kierunku wschodnim ale bardziej południowo-wschodnim. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w środę. Wysztitus odsunie się od naszych granic, bardzo szybko przemieści się nad Rosją z ciśnieniem 1030 i Prawdopodobnie będzie mu tam na tyle dobrze, że zostanie sobie przez kilka dni. Natomiast niż Dagmar zacznie przemieszczać się w kierunku Czech, a front atmosferyczny z nim związany o miecie m.in. Zatokę Genoańską. Pamiętacie, jak mówiłem, że w takich sytuacjach często tworzą się nowe niże, właśnie nad Zatoką Genoańską, i nowy niż nad Zatoką genueńską w takim wypadku się utworzy. Ale bardzo ważna uwaga: ten niż nie będzie wędrować w kierunku Polski, on nie przybierze tej niebezpiecznej drogi, aczkolwiek przybierze drogę w kierunku tutaj południowo-wschodnim. I tu bardzo niebezpieczna sytuacja będzie na Bałkanach, ponieważ tam będą intensywne opady deszczu. Pojawi nam się kolejny wyż nad Wyspami Brytyjskimi, który przyblokuje niejako te niże znajdujące się na zachód od naszych granic i one będą bardziej kierowane właśnie na południe. Nadal do środy chłodne powietrze będzie do nas dopływać, przymrozki zaczną się kończyć w nocy, ale w dzień te temperatury nie, nie będą przekraczać jakoś 15, 16 bądź, 17 stopni Celsjusza na ten na te ocieplenie będziemy musieli poczekać natomiast patrzymy sobie nadal na ten niż genueński bo to jest już niż genueński do piątku ten niż genueński będzie przemieszczał się tak jak wspominałem powoli w kierunku Południa Włoch, w kierunku Albanii, i tam będzie przynosił intensywne opady deszczu. Nad Polską będzie zatoka niskiego ciśnienia, związana z tym niżem, i te opady będą niejako promieniować również w kierunku Polski. To też spowoduje, że to będzie dosyć deszczowy tydzień, przynajmniej dosyć deszczowa. Druga połowa tego tygodnia, wszystko na to wskazuje. Nadal do piątku spływać będzie chłodne powietrze z północy, które będzie jeszcze potęgowane. Ten spływ będzie potęgowany przez wyż, który utworzy się nad Wyspami Brytyjskimi. No i zerknijmy sobie właśnie tutaj na te opady. Tutaj mamy zestawienie i animację opadów według modelu ICON od poniedziałku, czyli od 30 września do soboty, do 5 października. To, co możemy zauważyć, to niż Dagmar, który nam zaniknie, ale utworzy się niż nad Zatoką Genueńską i ten niż będzie przynosił w kolejnych godzinach w kolejnych dniach intensywne opady deszczu przede wszystkim w Albanii, w Montenegro, również w Bośni i Hercegowinie. Te opady deszczu również będą występowały w Polsce Polsce południowej, Polsce południowo-wschodniej, ale z racji tego, że te niże nie będą w żaden sposób jakoś mocno przyblokowane, to to spowoduje, że tych opadów aż tak dużo nie będzie. Sprawdźmy sobie model ECMWF. On widzi sytuację dosyć podobną, a więc wędrujący. W niż, który nam zaniknie, pojawi się nisz genueński, który będzie przynosił intensywne opady w basenie Morza Adriatyckiego, ale również popada mocno w Polsce Południowej i Południowo-Wschodniej. Jak mocno popada? Sprawdźmy. Tu mamy wyliczenie akumulacji opadów do soboty według modelu ICON i widzimy nawalne opady deszczu na Słowenii, Korwacji, również w Albanii za sprawą właśnie tego niżu genuńskiego popadać również ma mocniej w Polsce południowo. Wschodniej. Tu mamy wyliczenie modelu ECMWF. On widzi trochę inny scenariusz. Odchylenie tych opadów bardziej w kierunku Ukrainy to by spowodowało, że w Polsce tych opadów byłoby stosunkowo mało. Ale znów basen Morza Adriatyckiego, ta wschodnia część z bardzo dużymi sumami upadowymi, i tam znów jest ryzyko powodzi. No i mamy jeszcze. GFS, który pokazuje nad Albanią, nad Grecją no, srogie ilości opadów, ale również mocniej by popadało w Polsce południowo-zachodniej i południowej. OK moi drodzy, sprawdźmy teraz jak dla Polski akumulacja opadów do niedzieli, do 6 października. Widzą różne modele numeryczne, a tu jest trochę rozbieżności, ale z drugiej strony też widzimy, że lokalnie no, popada trochę mocy. Zacznijmy od modelu Icon, modelu krótkoterminowego na 7 dni, no i widzimy tutaj akumulację największą w województwie małopolskim do 20 bądź punktowo 30 mm, ale również w Polsce południowo-wschodniej do 20 bądź 30 mm, więc ilości opadów nieduże. Natomiast Tutaj teraz model ECMWF średnioterminowy. Tak jak wspominałem wcześniej, on widzi odchylenie tych opadów bardziej na południowy wschód, a więc najsilniejsze opady na krańcach południowo-wschodnich bieszczady do 30 mm, ale generalnie 20-25 mm. Trochę popada również w Polsce Północnej i w Polsce Zachodniej. Natomiast model Swiss MRF widzi sytuację inną: widzi tutaj sytuację dosyć intensywnych opadów deszczu w Polsce Południowej. Południowej, południowo-zachodniej i w Polsce centralnej te, te opady deszczu byłyby w środę-czwartek, prawdopodobnie, i tutaj opady deszczu rzędu do 40 mm na krańcach południowo-zachodnich, na krańcach południowych i południowo-wschodnich, natomiast w Polsce południowo-zachodniej, centralnej do 30 bądź 40 mm opadu. Sprawdźmy wyliczenie modelu GFS. Ono jest trochę podobne do wyliczenia modelu Swiss MRF, a więc również województwo opolskie, śląskie i województwo małopolskie z opadami rzędu od 30 do 40 mm i te opady rozciągałyby się w pasie do województwa podlaskiego. Mamy kolejne wyliczenie modelu MultiModel i tu widzimy województwo dolnośląskie z opadami rzędu 30-40 mm. Generalnie w Polsce zachodniej, w Polsce południowej tych opadów byłoby troszkę 20 25 do 30 mm. Zerkamy na kolejny model już mniej w Polsce popularny model brytyjski UKMO i tu widzimy w Polsce Zachodniej opady deszczu do 20-30 bądź 35 mm. Kolejne wyliczenie modelu kanadyjskiego GEM. Tu znów sytuacja podobna trochę do Swiss MRF, a więc Polska Zachodnia. Szczególnie województwo dolnośląskie 60 do 70 mm. No, i tutaj rozciągnięte opady, właśnie aż po województwo podlaskie. Dosyć małe prawdopodobieństwo jest tych wyliczeń. Większe prawdopodobieństwo jest wyliczeń z mniejszymi ilościami opadów, ale no, tutaj pokazuję wam cały, moi drodzy, przekrój. Zostaje nam jeszcze kolejny model model Access G. I w tym wypadku widzimy opady rzędu 20 do 30 mm, szczególnie na wschodzie południowym, wschodzie punktowo na południu. Moi drodzy, tak jak wspominałem, to są cały czas wstępne wyliczenia. Raczej tutaj mamy dwa bądź trzy scenariusze. Jeden z nich zakłada intensywne. Może nie, nie aż tak intensywne opady deszczu, ale no, rzędu sumy opadowe rzędu no, 30-40 do 40 mm w Polsce południowo-zachodniej. Kolejne scenariusze zakładają mniejsze sumy opadowe, ale bardziej tutaj rozstrzelone na, na Polskę południową, południowo-wschodnią i zachodnią. To traktujcie w ramach ciekawostki. Będziemy oczywiście tutaj monitorować tą sytuację. Natomiast, tak, od razu Wspominam, że ten niż genueński do nas nie dotrze. On będzie do nas podsyłał te opady, ale on będzie znajdował się na południu. On będzie znajdował się, znajdował się w basenie morza Adriatyckiego i kierować się będzie wzdłuż w kierunku Grecji. To tutaj właśnie będą te intensywne opady deszczu. Montenegro 300 mm, wybrzeża Albanii 400 do 500 mm opadów są prognozowane. To tu będzie najtrudniejsza sytuacja. Nie u nas. U nas po prostu będzie więcej tego deszczu. Poniedziałek: piękna, słoneczna pogoda w wielu miejscach kraju, szczególnie w Polsce Północnej i Północno-Zachodniej. W całym kraju nie powinny występować opady. No i dziś temperatury do 14 stopni Celsjusza w Polsce Centralnej, w Polsce Południowej. Na krańcach południowych tylko 8 stopni Celsjusza. Wiatr maksymalnie do 40 km na godzinę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za to, że wspieracie nasz kanał. Wszystkie linki do wsparcia są w opisie. I cóż, widzimy się w kolejnym materiale, a wy w komentarzu napiszcie genuańczyk. Pozdrawiam, cześć.